Kochani, witam Was z naszego zewnętrznego rozsadnika. To właśnie tutaj każdego ranka przenosimy rośliny, żeby mogły mieć tutaj odpowiednią przede wszystkim ilość światła. I dzisiaj, kochani, chciałam Was zachęcić i powiedzieć Wam o tym, dlaczego powinniśmy na naszej działce mieć mnóstwo aksamitek. To jest zaledwie jedna paletka, na której zrobiłam rozsadę aksamitek. Tutaj już też jest kolejna dorobiona, ale to wszystko jest mało. To wszystko jest mało, kochani. Dlaczego? Aksamitki to są rośliny, które mają wiele różnych funkcji w ogrodzie. Mówi się, że to są takie rośliny, które bardzo mocno wspierają, zwłaszcza pomidory, zwłaszcza papryki. Nieraz pomidory, czy w ogóle rośliny na działce, narażone są na ataki nicieni. Nicienie, poprzez to, że żyją na korzeniach głęboko w glebie, powoli, ale systematycznie wysysają z naszych roślin życie. Z pomidorów, z papryki. I możemy stosować oczywiście jakieś środki przeciwko nicieniom, ale możemy po prostu zastosować aksamitki. Niektórzy na przykład robią to w ten sposób, że kiedy sadzą jedną roślinę pomidora, to od razu wokół tego pomidora wkładają 10 nasionek aksamitki, tak żeby właśnie aksamitka otoczyła takim ochronnym pierścieniem pomidory czy papryki. Kiedy natomiast sadzą pomidory w pojemnikach, czy na przykład w donicach, no to wtedy obowiązkowo, w zależności od wielkości tego pojemnika czy donicy, obowiązkowo tam ląduje jedno czy dwa nasionka aksamitki. Aksamitka nie tylko chroni nasze rośliny przed nicieniami, ale również ma takie funkcje odstraszające, dlatego że ze względu na ten jej bardzo intensywny, charakterystyczny zapach, aksamitka nie jest lubiona nawet przez krety, ale i też mówi się, że przez mszyce i mrówki. Mszyce i mrówki współgrają ze sobą. Nie ma w zasadzie kolonii mrówek bez kolonii mszyc. Mszyce stanowią bardzo ważny element, jeżeli chodzi o przeżycie dla mrówek. Oprócz tego, że tak wspaniale chronią nasze rośliny, głównie pomidory i papryki przed nicieniami, ale i też warzywa inne w takim samym stopniu, to wspaniale aksamitki przyciągają różne zapylacze. Co prawda pomidory aż tak bardzo zapylaczy nie potrzebują, ponieważ one są wiatropylne. No ale jeżeli już są na przykład w tunelu, no to wtedy taki zapylacz by się przydał, prawda? Poza tym potrzebujemy zapylaczy także dla innych roślin na naszej działce. I aksamitki wspaniale przyciągają pszczoły, osy, trzmiele, również te osy, które są drapieżnikami i które ograniczają nam populację różnych innych szkodników ssących. Aksamitki też mają takie bardzo duże znaczenie estetyczne. My uwielbiamy aksamitki. Ten ich piękny kolor, żółty, pomarańczowy, bordowo-brązowy. U nas na działce jest mnóstwo aksamitek. I w każdej grządce jest przynajmniej ich kilka czy kilkanaście. Tak więc ta rozsada, którą tutaj zrobiłam, aksamitek, to jest zaledwie tylko część, bo teraz jeszcze będę dorabiać tej rozsady, bo to jest za mało. Aksamitka jest bardzo prostą rośliną, prostym kwiatkiem w uprawie. Nie ma jakichś szczególnych wymagań, pięknie rośnie, zarówno posadzona z nasion, jak i posadzona z rozsady. Ja natomiast robię aksamitki zawsze, przygotowuję ich rozsadę, ponieważ wtedy szybciej można cieszyć się ich pięknymi kwiatkami, a te kwiatki
pojawiają się na aksamitkach już od czerwca i kwitną do października aż. Z rozsadą aksamitki, z posadzeniem ją na miejsce stałe, czekamy do połowy maja, zwykle do tego momentu, kiedy minie to niebezpieczeństwo pierwszych mrozów. Czyli jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Możemy mieć różnego rodzaju odmiany aksamitek. Zwykle tutaj są u nas najbardziej popularne aksamitka rozpierzchła czy aksamitka wzniesiona. Zwróćcie, kochani, uwagę na to, do jakiej wysokości ona dorasta, bo ona może dorastać nawet do pół metra, do 60 cm, więc taka aksamitka nie za bardzo będzie dobra do grządek albo jako właśnie ta tarcza chroniąca na przykład pomidory. Wybierzmy wtedy te niskie aksamitki, ponieważ one rosnąc powiedzmy do wysokości 15-20 cm, to są zwykle takie żółte, drobniejsze aksamitki, one nie stłumią nam innych roślin i będą przepięknie wyglądać w grządkach i wspaniale też wypełniać swoje funkcje. Aksamitka jest wyjątkowym kwiatkiem. Ma mnóstwo różnych nazw, chyba ze względu na ten zapach, który wydziela. Też jest nazywana śmierdziuszkiem na przykład, turkiem czy też byczkiem. Różne mamy nazwy na aksamitki. Ale niezależnie od tego, jak byśmy je nazywali, to każdy po prostu aksamitkę zna. I dla mnie na przykład aksamitki są takimi roślinami dzieciństwa, bo i u mnie w domu nazywało się aksamitki turkami. I właśnie dziwiłam się, dlaczego na działce u dziadków mnóstwo jest tych kwiatów, które owszem były ładne, ale były bardzo śmierdzące. Dzisiaj wiem, że po prostu dziadkowie sadzili aksamitki również dlatego, że one właśnie mają taką funkcję wspierającą nasze rośliny w grządkach przede wszystkim. Więc kochani, jeżeli jeszcze do tej pory nie zrobiliście rozsady aksamitek, czy nie macie ich nasion, to się w nie zaopatrzcie. Rozsada bardzo szybko, nasiona bardzo szybko kiełkują, rozsada bardzo szybko rośnie i zanim przyjdzie ta połowa maja, a teraz jest koniec marca, czyli za półtora miesiąca, zobaczycie, że już będą, potem po przepikowaniu do osobnych doniczek, już będą cieszyć Was aksamitki swoimi kwiatkami, czy to w domu, czy to właśnie w rozsadniku, czy w inspekcie.